Witam serdecznie na kanale i witam od osoby spod znaku strzelca. Witajcie kochani i mi się kłania. Cześć. Te czytanko jest dla Was na miesiąc wrzesień 2022. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i nie będą z każdym rezonowały. I jak zawsze bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki. No cóż, przecież ten kanał tworzymy wszyscy. Dzięki Wam on się rozwija, więc naprawdę jestem szczęśliwa, kiedy przybywa Was, zaznaczacie swoją obecność. Więc naprawdę dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wytrwale są ze mną. Dobrze, a tymczasem zaczynamy. Odłożę te karty, które są w tym momencie nam niepotrzebne. Sobie na boczek przełożę i jedziemy. Co będzie się działo osób spod znaku strzelca we wrześniu 2022? Zobaczymy wpierw ogólną energię, która mi właśnie zleci. Ogólną energię. No to mamy... Tu będzie widać. To są kochankowie. Kochankowie. Dobra, położę tak. Albo tutaj. O, będziecie ją lepiej widzieli. No dobrze, to jest główna energia na to czytanko, na ten miesiąc dla strzelców na wrzesień 2022. No i co tutaj można powiedzieć? Jest to karta romansu, decyzji, partnerstwa, ale i mówi oczywiście o sobie w związku. Więc zobaczymy konkretnie, o jaką historię tutaj będzie chodziło. No dobra. Do czego powinieneś dążyć, strzelcu? Do czego powinieneś dążyć? Czego się wystrzegać? I co tutaj z nieuniknionego w tym wrześniu u Ciebie? No proszę, proszę. Co tu można powiedzieć? Mamy tą trójkę denarów. Powinniście dążyć do współpracy. Na pewno. Czy tutaj może chodzić o współpracę w związku, czy w pracy, czy gdziekolwiek i o cokolwiek nie pytacie. Przede wszystkim współpraca. Trójki też mówią o trójkątach, więc to są wykłady. To jest wspólne radzenie sobie z problemami. A może potrzebujecie kogoś, kto Wam doradzi, jak sobie poradzić w związku. Do jakiegoś terapeuty powinniście iść? Tak mi teraz przyszło do głowy przez tych kochanków właśnie jako energii głównej. Ale sobie jeszcze dopowiemy. No, jakieś informacje. Zabawa. I cóż tu jeszcze? No proszę. Tu mamy trójkę denarów, trójkę kielichów. I można by powiedzieć, że macie chyba jakiś powód do świętowania. Będzie jakiś powód we wrześniu do świętowania. Zabawa, coś przyjdzie do Ciebie, jakieś informacje. Jeżeli jesteś mężczyzną, to podejrzewam, że Ty możesz organizować tą imprezkę na przykład. Albo Twój mężczyzna. Albo szef. Ktoś, kto lubi się bawić, ktoś, kto
lubi wykorzystywać swój potencjał, a już na pewno lubi każdą okazję do tego, żeby się zabawić. No dobra, a z czego unikać? Tego ognia, który jest w tobie. Unikaj, nie przesadzaj z tym ogniem. To jest dosyć nietypowa karta, dlatego daję ją tutaj bliżej. No to jest ktoś, kto robi coś, czego normalnie by nie zrobił. Może w trakcie tej imprezy możecie ponieść? Uważaj. Tu mamy królową buław. Wiarę. I gwiazdę. Myślę, że tutaj ktoś może przesadzić na tej imprezie. Może ta królowa buław, jeżeli jesteś tą kobietą. Może jesteś żoną po prostu i no przesada tutaj jest przedstawiona, więc wystrzegaj się jakiegoś właśnie takiego. No nie pokazuj siebie z każdej strony, ponieważ może to zaszkodzić twojemu małżeństwu. I wtedy ta gwiazda zgaśnie. No, myślę, że nic dobrego to nie wróży. A co z nieuniknionego? Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy w tej talii wygląda tak. Miecze poubijane. To na pewno nagle coś się zawali w twoim życiu. Coś się zmieni. To spowoduje. I dopiero zobaczymy, o co chodzi. Bo wiesz, tutaj, jeżeli dojdzie do zdrady, to może wyjść na jaw. I tutaj już ktoś poczuje się zraniony. Coś się może przez jakąś sytuację zakończyć nagle. Proszę, tutaj mamy zmęczenie. Sąd ostateczny. Królowa kielichów. Tak mi przyszło do głowy, że jeżeli jesteś mężczyzną, mogłeś coś spowodować, że twoja druga połowa będzie zraniona, będzie wykończona jakimiś ciężkimi sytuacjami. Sąd ostateczny mówi o tym, by się zastanowić nad własnym życiem. Ktoś tu to zrobi. Jeżeli jesteś tą królową kielichów, to na bank jesteś osobą, która cierpi w samotności, mogłabym rzec. Do poduszki leje łzy. Gdzieś topi smutek w kieliszku. To jest bardzo ciężka sytuacja dla tej osoby. I wszyscy. Nie wiem, co w tej głowie może się tutaj dziać. W każdym razie, to, co sobie wymyślisz, jeżeli poczujesz się zraniony czy zraniona, to będzie miało wpływ na twoje dalsze życie. Tutaj możesz dojść do wniosku, że lepiej się rozstać niż się ranić. Możesz dojść do wniosku, że no może dam jeszcze jedną szansę. A może będzie lepiej? No nie wiem. Decyzja będzie należała do ciebie. Tak jakby ten sąd ostateczny mówił, obudź się i zawalcz. Zrób coś ze swoim życiem. Więc
Od ciebie będzie zależało, co się wydarzy dalej. No dobrze. Strzelce, co będzie w tym wrześniu u was? Każdy tydzień tego miesiąca zaraz zobaczycie. Zostanie przedstawiony. Dobra. Jeden pierwszy tydzień. Drugi tydzień września dla strzelca. Trzeci tydzień dla strzelca. Sąd ostateczny, no proszę. I czwarty tydzień dla strzelca. W pierwszym tygodniu, no zobaczcie, pod spodem, nie wierzycie? Proszę, pod spodem wyszła trójka kielichów, dziesiątka denarów, kochankowie i ta czwórka denarów. Więc co? Mam wrażenie, że tutaj coś na tej imprezie się stanie. To jest tak, jakby potwierdziło to, co powiedziałam. Taka energia przychodzi do ciebie. I co tutaj jest? Ten pierwszy tydzień. W pierwszym tygodniu jest równowaga między dawaniem i braniem. Niezależnie o czym mówimy, czyli tutaj i w pracy, czy w związkach, czy gdziekolwiek, jest tutaj harmonia przedstawiona u strzelca, więc nic się nie dzieje w tym pierwszym tygodniu takiego, żeby można się obawiać. Mimo to sobie dopowiemy, no proszę, sielanka, sobie siedzicie, małżeństwo, tutaj mamy króla, przepraszam, cesarza, pan i władca siedzi, dobra. I radość, szczęście, zabawa. Tutaj możliwe, że myślicie o jakiejś zabawie. Może organizujecie coś w tym pierwszym tygodniu dla przyjaciół. Więc tutaj w tym kielichu jest bardzo dużo emocji. W drugim tygodniu jest bardzo dużo emocji. Nie wiem, w jakiej ty będziesz, jak ty się będziesz czuł, czy jak ty się będziesz czuła. Na pewno coś przychodzi do ciebie nowego. Do ciebie przychodzi coś nowego. Ktoś tu się czuje osamotniony. Być może w związku i jakby wykorzystał okazję do tego, by rozpocząć jakiś związek, znajomość na razie. Ale tutaj coś pokryjomu, coś się stanie w tym drugim tygodniu września. Trzeci tydzień to sąd ostateczny, czyli tutaj już będziesz musiał podjąć jakieś życiowe decyzje w strzelcu. No. Po cichu tutaj widzę, nie będziesz się chwalić swoimi pomysłami. Mamy tutaj sytuację, gdzie myślisz o kimś, chcesz zrealizować jakiś plan. Jesteś w energii maga, który wszystko zrobi, by ta druga połowa na ciebie zwróciła uwagę. To jest spotkanie bratniej duszy. Tutaj ten tydzień będzie, mam wrażenie, że decydujący. Tutaj w tym drugim to są te pierwsze spotkania, a tutaj już robi się poważniej. Czwarty tydzień mamy rycerza mieczy. Tutaj jest działanie. Rycerz właściwie to nie pyta,
czy może, tylko on to robi. Więc realizuje swój plan. Kieruje się swoją intuicją. Tu są rozmowy przez internet, tutaj jest działanie, tutaj jest planowanie. Co spowoduje koniec jakiegoś cyklu? Obrona swoich racji. Coś się tu zakończa. Ktoś tu jest uzależniony od jakiejś osoby. Czuje się jak w więzieniu. Być może te jego myśli to są więzienia, to jest więzienie, więc możesz to być ty, może to być twój partner. Tu jest obrona własnych racji, sytuacji, w jakiej się znajdziesz. W ogóle ciężki ten wrzesień u ciebie z Strzelcu, mi się wydaje. No dobra, a teraz zobaczymy każdy tydzień to już skończyliśmy przecież. Teraz będzie rada na wrzesień 2022 dla Strzelca. Jaka przychodzi rada do ciebie, Strzelcu, na ten czas? Rada dla Strzelca. Sąd ostateczny. No, czy te karty nie gadają? No po prostu koło jednego się kręci. To się wszystko koło jednego kręci. No, tarot mówi, że nadszedł czas na ocenę swojego życia. Na ocenę życiowej sytuacji, o, w jakiej się znajdujesz. Czas na zmiany, czas na to, by podjąć jakieś decyzje, istotne decyzje, które będą miały wpływ na twoje życie. Od ciebie tak naprawdę będzie zależało, jak ono będzie wyglądało, to twoje życie, te twoje, nie wiem, związki. Nie tylko chodzi tutaj o związki miłosne, bo tutaj też chodzi o przyjaciół, o to otoczenie, bo jeżeli zmienisz partnera, dajmy na to, odejdziesz od tego, co już było, to diametralnie to się wszystko zmienia i praca, i zamieszkanie pewnie, no w zasadzie takie zaczynanie od zera. Pytanie, czy masz na tyle odwagi, by to zrobić? No dobra, a co, jaka afirmacja do ciebie przychodzi w Strzelcu na wrzesień 2022? Afirmacja. Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Widzisz, taka afirmacja przychodzi do ciebie. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Właściwie ten wrzesień dopiero przed nami. I pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!